Gdzie jest ona? Ona cały czas w tej szafie tam jest. Już ją powinno dawno wypluć. Dlaczego jej nie wypluwa? Okej, światełko się świeci. O, gdzie ona jest? Torsy w prawdziwym życiu. Ja się nie boję! Juniorski, ty lepiej nie udawaj, że się nie boisz dorsów, bo wiem, że masz założoną pieluszkę bez majteczek, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Antek, Antoni J, Kubuś Puchatek, Lili, Lucyna, Maja Kolasińska, Mateusz oraz Cebnka za te 8 pięknych fanartów bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz! Wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. No siemanko, uszydowanko, z tej strony Tomi and welcome back to Doors! Dokładnie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Doorsów, tylko tym razem będziemy oglądać Doorsy w prawdziwym życiu. Bohaterowie przeteleportowali się do hotelu i muszą z niego uciec. Gdy zbierzemy za dużo golda, to oczywiście pojawi się Grid. No i mamy dwie nowe postaci. Jakiś misiu i jakiś pseudo-duke. Ten odcinek obejrzymy sobie u Shiloh and Bros. Moi drodzy, ten odcinek jest mega, oglądajcie koniecznie cały. A jeżeli wbijecie 1000 apeczek w pierwszej godzinie tego odcinka, to za niedługo pojawią się Roblox Doorsy oraz, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał, Roblox Doors. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag drzwi. A ja również być może zaserduszkując twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, oglądamy teraz ten filmik. Jak sami widzicie, to są te same postaci, które były w Roblox Doors. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy gracie jeszcze w Roblox Doors. Jak sami widzicie, te postacie znalazły... Uuu, ta muzyczka. Drzwi zniknęły, okej? O-o. Jest troszeczkę lipa, muszę wam powiedzieć, bo drzwi zniknęły i muszą teraz przejść 100 pokoi, a pamiętajcie, że w 50 jest coś mega dziwnego. 1001! Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w Doorsach w prawdziwym życiu. Okej. Tylko, że jest to super hard mode. Wersja super hard mode. No, no dokładnie, no tutaj zniknęły te drzwi. Okej, okay. A bo oni teraz szukają jakichś kluczy. Zauważcie w ogóle. O, dlaczego da się to otworzyć? W normalnych Doorsach tego się otworzyć nie da. A bo oni próbują rozwalić teraz tutaj tą ścianę. O, ma gaśnicę nawet złotą. Okej, okay, ale jak sami widzicie, to. Ow! Moi drodzy, zobaczcie ten świat tutaj. I ta spokojna muzyczka. Uwielbiam, moi drodzy, tą muzyczkę. Ona jest po prostu mega. Ale bym pograł w Doorsy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy gracie jeszcze w Doorsy. Okej, okay, dziewczyna podchodzi i... Okej, okay, hotel nas tutaj wezwał. To będzie raz? Czy się po prostu drzwi otwieram? A może wyjdzie Jeff the Killer? Ponieważ pamiętacie, że w Super Hard Mode mamy Jeff the Killera. Dobra, oni na razie uciekają, ale kto to jest? Co to jest za postać? Czekajcie, otworzyli pierwsze drzwi. O nie, jeden już przegrał. O nie, jeden już przegrał. No dobra, mają pierwsze drzwi. Tylko moi drodzy, zauważcie w ogóle, że jest 1001. Wyobrażam sobie właśnie, że to jest tak jakby Doors 2. Już prze... Co to jest za miejsce? Zapomniałem, że... Bo ona jest najmniejsza, dlatego tak też jest. Wydaje mi się, że leci Rush. I nawet słyszę Rusha. Chowajcie się szybko! Ej. Ten Rush by już 16 razy przyleciał. Okej, okay, Rush sobie poleciał. Ja bym chciał taki escape. O nie, ją wypluje ta szafa teraz. Ją ta szafa wypluje, bo ona za długo tutaj siedzi. Okej? Okay? Wiem, co trzeba zrobić. Hotel! Zaświeć jeszcze raz światełkami. Dlaczego tutaj te światełka tak świecą? Gdzie jest ona? Ona cały czas w tej szafie tam jest. Już ją powinno dawno wypluć. Dlaczego jej nie wypluwa? Okej, okay, światełko się świeci. O, gdzie ona jest? To było...
Moi drodzy, to było to samo w Dorsach jedynce, tylko on był w tej szafie i on dostał liścia. I znowu on dostał liścia, ponieważ on nam tutaj powiedział, ej, to ona tym razem była w szafie. Okej. Dobra, moi drodzy. Złoto? Jest jedna fajna rzecz na temat tego hotelu, można zbierać bardzo dużo złota. Tylko czy wyjdziesz stąd żywo? To wszystko zależy od ciebie i twojego sprytu. No dajże 5 groszy. Chcesz 5 groszy? Nie mam przy sobie. Ale ty, drogi widzu, napisz teraz koniecznie komentarz, co chcesz, aby Shrek powiedział, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, postacie idą... Ale dlaczego ich jest... A jest, dobra, 4. Myślałem... Dupe. Dupe. Oh, wow, that's new. How do we get this open? Jak to otworzymy? Ale czekajcie, no bo w Dorsach czegoś takiego nie było. Guys! Wydaje mi się, że się prędzej czy później Dupe pojawi. Ej, oni są teraz w tej piwnicy, spójrzcie. Czy wyskoczy teraz Screech? Był ten odgłos, jak ktoś posuwa te meble, słyszycie to? To też jest mega. To jest naprawdę mega. No dobra, ale ja bym chciał, żeby wyskoczył Screech, ponieważ wydaje mi się, że w pierwszej części Screech nie wyskakiwał. On się przestraszył teraz drzwi. A, już wiem, o co chodzi. To były te kraty. Okej. Okay. Pomyliłem się, ponieważ jak sami dobrze wiecie, te kraty są takie wielkie i nie za drzwiami, a tutaj były za drzwiami. Wiem, że to było takie troszeczkę dziwne, ale no dobra, ona to posiągnęła i teraz najprawdopodobniej te kraty się otworzyły, więc można iść dalej. Okej. Okay. O, co teraz będzie? Okej. Okay. Kto to jest? Przecież, czy to jest Dupe? Nie no, to jest jakaś nowa postać. W ogóle w Dorsach były jakieś chyba update'y i najprawdopodobniej są jakieś nowe postaci. Oh my god! W ogóle ktoś mi pisał w komentarzu, że to są Polacy. Także dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy to jest prawda. Okej, okay, ale co to jest za postać? Ja pierwszy raz taką postać widzę. Dobra, mamy, moi drodzy, 1007, czyli mamy 7 pokój. No do 100 jeszcze daleko. O. A może to jest Hal? A może to był Sig? No bo taka muzyka leciała, takie troszeczkę to dziwne było. Okej. Okay. Zakładamy kłódkę, żeby nie wszedł. Ale, moi drodzy, w 7 pokoju... We don't know this place at all. W 7 pokoju ktoś już tutaj był? O, czekajcie, bo mamy tutaj jakieś napisy. Entity 308. Może być bardzo niebezpieczny, postępujcie ostrożnie. A Entity 308 to jest glitch. Okej, czyli moi drodzy, mamy tutaj 4 postaci. W całej tej serii chyba, no ale był też Sig. W 7 pokoju już, takie troszeczkę dziwne. Następnie mamy Entity 305, czyli Rush. No to wszyscy wiedzą, jak Rush działa. Następnie, moi drodzy, mamy Entity 306, czyli Greed. No to wiemy, chciwość. Pojawia się, jeśli wezmę jego złoto w zbyt dużej ilości lub zbyt szybko. To wydaje się być jego władcą. Niezdolny do uwięzienia, czyli wydaje mi się, że tutaj te postacie też możemy więzić. Pojawia się, gdy zabiera się więcej złota. No to przecież też już wiemy. Moi drodzy, Entity 307, czyli Team the Spider. No, czyli Team Pajączek, to już go też znamy. Spokojny, wydaje się nieszkodliwy z tego, co widziałem. Wydaje się, że uwielbia wypowiadać swoje imię Team, ale nie wiadomo, skąd poznał to imię. Chowa się w szufladach i komodach, no to wiemy. Wyskakuje z zaskoczenia. Trochę słodki. Możliwe, że może to wziąć jako zwierzę domowe, wiecie o coś, że można wziąć go sobie jako zwierzę domowe. O nie, światła gasną. Uciekajcie! Dobra, leci Rush. No to już Rusha znamy, bo było tam nawet opisane, że trzeba po prostu się tam praktycznie schować do szafy i on później znika. O nie, on zamazał wszystkie napisy! No dokładnie, no już teraz nie potraficie tego przeczytać. Ale na szczęście już to sobie przeczytaliśmy. Moi drodzy, mamy pieniążki, on sobie wziął te pieniążki. A tam miała latarkę. Wydaje mi się, że może tutaj być Hal, ponieważ ten pokój mi się tak z tym kojarzy. Co robisz? Tim tam jest. Skąd wiesz, że się nazywa Tim? Ale przecież nie występuje i nie mówi tak Tim, tylko on nam daje jumpscare. Jeff the Killer! Chyba. Co? Kto jesteś? Jestem hotel owner. A, jestem właścicielem tego hotelu. Jesteś? Okay. Of course. Come with me. Zapraszam do mnie. Door number where we are? Ale... This is great! A może on przybrał... Okej. Okay.
A może to jest... Jordan, we go through last. I know this place like the back of my hand. Come on. Okej, chodźcie tutaj. 1017, wydaje mi się, że... Tak, to jest Duke. Widzicie? To jest ściema. It's okay. To jest Duke. I'll help you through this. 19. Ej, mega to było. That's not the hotel owner. To nie jest właściciel tego hotelu. To jest Duke. Widzicie? On się zamienia w Duke'a. Zamykaj te drzwi szybko. Ej, fajnie zrobili tego Duke'a, że on tutaj niby powiedział, że to jest właściciel tego hotelu, prawda? Bo zawsze się każdy zastanawiał, kto to jest Duke, a oni tutaj powiedzieli, że to jest właściciel tego hotelu. Co to było? To nie był właściciel tego hotelu. No Duke, to już wiemy. Ludzie? Mamy ich! Mamy Jeffa! Mamy tego goblina, El Goblino! Chcesz mu dać tam tipa? Ponieważ nawet tam było z tymi tipami, gdzieś się to do wsadzenia. Po prostu sobie tutaj siedzę. Ale gdzie jest skeleton? Gdzie jest szkielet? Czy on dostał teraz jakąś mapę? Czy świeczkę? Co, co ona teraz dostała? Nie mam Moja strzelać swoje pieniążki z powrotem nie za bardzo. It's got something in it I can't get out. Okay, nie da się stąd wydostać. Not being human at all. I've always wondered what was left in it. Ale... All the cracks in the hotel. If you can get to it. No dobra, no czyli wiadomo, trzeba przejść do samego końca. Ale ja jestem w ogóle ciekawy, skąd się tam wziął El Goblino, Skeleton i Jeff? Bo tutaj jeszcze też nie ma tej historii? Co to jest za pokój? Wygląda jak pokój ostatni właśnie w setnym pokoju, gdzie schodzimy na dół. Ale ona w ogóle miała coś przyczepione na plecach. Look. Patrzcie, co on w tym ma? Co to jest? To daje elektryczność? Ej, nie za bardzo teraz rozumiem, co to było, ale wydaje mi się właśnie, że to było coś związane z pokojem ostatnim, gdzie mogliśmy sobie odstawić ten nasz przedmiot na kolejną rozgrywkę. Tak mi się przynajmniej też wydaje. Okej, to wszystko musi być ze sobą połączone. O nie, znowu mruga światło. Może przyleci też ambush teraz, ponieważ ambush jeszcze nie wyjdzie. Tylko są trzy... Skakuj! Co? Idź pod łóżko! No, włazisz tam i pod łóżko, dawaj, bo leci raz! Dawaj! To też zadziała. Ale wydaje mi się, że jak jesteśmy w innym pokoju, no to chyba nie musimy wchodzić pod łóżko, prawda? Wystarczy, że po prostu wejdziemy do tego pokoju. Złapał tę naszą koleżankę, nie wiem, jak ona się teraz tam nazywa. Ale... jestem... Okej, udało ci się. Ale co ona ma tam na plecach przyczepione? Coś tam miała przyczepione, prawda? Teraz już chyba tego nie... Nie, no ma cały czas przyczepione. Co to w ogóle jest? O nie, Tim! Tim tutaj jest w środku. Nie pal go! Nie! Nie pal Tima! Ja nie wiem w ogóle, co to jest. Przecież tego nie było w grach. W torcach. 30 pokój, albo raczej 1030. Tam są inne drzwi. Okej. Okay. I teraz czy pamiętaliście w jakim... No właśnie, w którym jesteśmy pokoju? Coś tam, tysiąc coś tam. Chodźmy sprawdzić, a tam będzie zamazane, widzicie? Zamazane jest to. Ile on ma w ogóle golda w kieszeni, czajcie to? Micah, you do the honors of reading it. Okej, przeczytaj to. The numbers are scrambled. No właśnie, no. No. Niestety, ale usunęli tutaj właśnie te, zamazali. Okej. Czy to będzie hotel owner? Tak, widzicie? To jest to samo, co oni... To jest to samo, co ja wam mówiłem. Jeżeli jej podchodzi się do drzwi i jeszcze się nikt nie otwiera, no to słychać go tam. To jest właśnie spoko. Dobra, otwierasz drzwi. No jest okej, okay. Jesteście w 1031. Ale co ona ma za kartkę na tych plecach? Czy coś jej się tam przykleiło i nikt tego nie zauważył? Czy to się stało? Chyba, że to jest jakaś... No nie. Ale co się tam Tim, ten dalej golda zbiera. Za chwileczkę Grid się pojawi! Grid się pojawił! Nie wiadomo, co to było. Grid spoko zrobił. 1043, ciemny pokój, mamy latarkę, okej. No nie! One są najgorsze, no dokładnie, one są najgorsze. Wszystko w porządku. O, mamy tego!
Dostał liścia od niego! Dobra, idź z tą latarką dalej. Pokaż, tam sobie jeszcze jakieś potworeksy. Patrzcie w ogóle, jak oni idą tutaj pomalutku. A my jak graliśmy w dorce i było ciemno, to się po prostu raszowali. O nie! Znowu Screech! Zaś, dostał liścia, to już sobie już zostało połowa HP! Powinno się pojawić jeszcze takie HP nad jego głową, nie że mu stuknęło tam. O, o. 50 pokój, ale nie było Sika. A co to jest za pomieszczenie teraz? Wow, what is this? Co to jest? Jaka figura! Oh my god! Ale fajna figura, dobra, uciekaj stąd! Ale przecież to powinna być biblioteka, a to nie jest biblioteka. Jeden już umarł? Oh no, jeden już umarł! No to fajna figura, to w ogóle nie jest kartka, tylko jakaś kartka na sukience. Przepraszam, ale myślałem, że to jest kartka jakaś. Poszedł? A, bo on nas nie widzi, no w sumie tak, ale może usłyszeć bicie naszego serca. Czy on teraz będzie tańczyć? Co my teraz robimy? Czy on będzie teraz tańczyć Fortnite'a, czy coś? Teraz się ruszajcie, pomalutku idziemy. Ja myślałem, że on teraz Fortnite'a zatańczy, ale jednak nie. Zastanawia się, co jest grane. On w ogóle oczu nie ma, ale ta figura powinna wyglądać troszeczkę inaczej. A nie jak jakiś niedźwiadek. Za chwileczkę to śpiernie jak w Greni. A może to jest czerwone zielone? Oni zrobili z tego czerwone zielone. Ona, ta figura się. Ta figura się znowu odwróci. Okej. Okay. No i patrzcie, znowu się odwraca i można iść. Widzicie? No także oni to chyba wzięli właśnie z czerwone, zielone. O-o. Słychać serce. Słychać serduszko. Ale jednak jest wszystko w porządku. Dobra, patrzcie, idą sobie dalej. Niech nie złapie tej małej. Nie chce się otworzyć. To najprawdopodobniej tamte drzwi. To są ostatnie drzwi. Ale w ogóle to wygląda, jakby to był ostatni pokój setny, prawda? One nie mają. Właśnie. Te wszystkie drzwi nie mają cyferek na drzwiach. Co? Muszą iść teraz tamtędy? Ale dlaczego? Dobra, jest git. O nie, biegną! No przecież usłyszy was. Tędy? Na pewno tędy? Albo do szafy weź? O nie, no zje go! On go zje! Bo ma za dużo golda i on nie umie się ruszać! Dobra, jakimś cudem udało im się... Dobra, udało im się uciec, ale co to był za pokój taki troszeczkę? Trzymałem to przez 5 minut. O! O! No widzicie? Czyli to był chyba setny pokój i możecie teraz zostawić tutaj jakiś przedmiot i będziecie go mieli w kolejnej rozgrywce. Ale wydaje mi się, że ktoś się teraz tutaj pojawi. Ten, kto zginął chyba, może być tak, że on się po prostu tutaj pojawi. Nie dotykaj tego. Zostaw suba albo zrobię z ciebie pomidorówkę dla juniorka. No, moi drodzy, zostawcie tak jak Szrek teraz powiedział suba. Maja Markowska 6432. Zostaw suba albo zrobię z ciebie pomidorówkę dla juniorka. Pisz teraz w tej komentarz, co chcesz, aby Szrek powiedział. Dobra, bo ja się chcę dowiedzieć, co to w ogóle... No widzicie? Wyciągnęli klucz stamtąd z poprzedniej rozgrywki, ale oni tutaj nie grali. Okej, sprawdźmy, co to jest. Dobra, biegną przez Kim, a ten dalej golda zbiera. Mogę mieć problem z tym, jesteś uzależniony. Za chwileczkę ci grid wyskoczy, widzisz? Grid się pojawia coraz to częściej. No widzicie, nie możecie za dużo golda zbierać. Okej, mamy kolejne 1006? Ale tam było znowu chyba pokój 1006, tak mi się wydaje. Co to za odgłosy? Mega to jest dziwne. Gdzie jest Sik? Ja się chcę spotkać ze Sikiem. Co to jest? Czy to są jakieś nowe pomieszczenia w dorsach, których jeszcze nie znamy? Okej. Chyba ktoś tutaj teraz otworzy drzwi. O-o. Zostawili latarkę! O. Czy ona teraz zostanie sama? Nie no, ten co zbiera pieniążki umarł. Co to jest za pomieszczenie? Popatrz na mnie, popatrz na mnie. Wszystko będzie sobie w porządku. Damy radę.
Just stay by my side. No, po prostu się mnie trzymaj. Jest! Dobra! Jest i on! Jest! Myślałem, że po prostu stracił tego golda wszystkiego. Nie zaliczyło mu do następnej rozgrywki. Nie kupi sobie nic podczas kolejnej rundy. Dalej, o nie, no grid się... No, grid jest coraz to większy. Nie! 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 Go goni. Ale oni go chyba nie widzą, prawda? No! No właśnie, no. Twoje kieszenie są pełne, no bo ty chcesz tylko złota. Odstaw! Patrzcie, i zniknie chyba, patrzcie. Ile on tego golda tam miał! O! Grid sobie chyba to... To złoto weźmie. Zostawił go! Fajne to jest! Czy jak on zniknął, to będę mógł teraz sobie wziąć to wszystko z powrotem? Nie! Jesteśmy, moi drodzy, w bibliotece. Książki. Nienawidzę książek. O-o! Znowu figura się pojawiła, ta figura... Ale... No to jest figura, a wcześniej co to była za postać? Jakaś inna, jakaś nowa. O, czy tam jest ten ich przyjaciel? Wydaje mi się, że tak, chociaż jestem pewien. No i zauważcie w ogóle, że w 1992 pokoju dopiero mamy książki, bibliotekę. Nie w 1050, tylko w 1092. No chyba, że to już jest ostatni pokój? Tak mi się wydaje. A może to jest ten pokój taki, wiecie jak, gdzie są te łóżka i tak dalej, nie? Te łóżka polowe. Może teraz trzeba użyć po prostu tego kluczyka, aby zdobyć właśnie te kwiatuszki. I te inne potki, które się tam właśnie znajdują. Okej, ten sobie gdzieś tam poszedł. 1092, dobra, mamy ten klucz. Ale to chyba raczej nie jest skeleton key, tylko jakiś normalny. Nie no, ona ma skeleton key, ale tutaj trzeba normalnego klucza. Ona w ręce trzyma skeleton key, widzicie? Okej, nie da się tego otworzyć. No właśnie, no. Klucz jest w książce. Byliśmy już tutaj. Jaka książka? Która to jest książka? Właśnie, no troszeczkę tych książek tutaj macie do zebrania. Okej, ktoś im to podpowiada. No właśnie teraz powiedział, że klucz znajduje się na jakiejś komodzie. A nie w książce. No to zobaczymy. Good. Ready, Judah? A ty nie zbieraj złota. Co on gada? Co to? Is that the same one we torched, or like a cousin or something? Okay. Do you think there's a whole species of these things? Do you think they lay eggs? Dobra, gdzie jest ten kluczyk, powiedzcie mi. Idźcie, idźcie, na spokojnie. Ona jest sobie gdzieś tam, ta figura, znaczy ten... O, to jest on w sumie, figura tego, wiecie jak, kończymy na A, no to wiecie, że to jest ona, ale to jest on. Wącha, sprawdza, nie ma nikogo, to... Co on tam rozwalił? Szedł i rozwalił coś. Mamy kluczyk, widzieliście? Okej, nie podchodźcie tutaj. Dobra, idzie figura, figura tutaj sprawdza cały czas wszystko, co gdzie jest, dobra, chodźcie. Idziemy, let's go. 92. O! Zdenerwowała się. Dobra, otwieraj szybko i właśnie tutaj. Udało się przedostać. No i teraz powinien być. Jeff? Kto to jest? Może to jest Jeff? It's you. To ty. Kto to jest? Wait! How do we know he's not dupe? Skąd wiemy, że to nie jest dupe? Blink. Zamrugę oczkami. He's good. Wszystko z nim w porządku. Call us here for. Call you? We mean. None of us wanted to come back here. Nikt się tutaj nie chciał pojawić z powrotem. Reason, and we're trying to figure out what, so it'll let us go. Wypuśćcie mnie. Why? You were here previously. Byliście tutaj wcześniej? Must have pulled the only other people it knew. What do you mean? Well, let me start at the beginning. Okay, zacznijmy od początku. Turn to war. I turned my hotel into an infirmary. Wojny. Zamieniłem swój hotel właśnie w coś takiego, widzicie? To jest to, o czym wam mówiłem. Okej. Jakiś portal się otworzył? Okej. Więc tutaj, moi drodzy, mamy historię.
wyjść. Dorsów, okej, okay. I ten hotel tak jakby wszedł w inną dimension, w inną rzeczywistość. Może w czwartą gęstość. On that day, in my darkest hour. Okej. Okay. No i został tutaj na wieki. Tam widzicie, że tutaj był młody, a już jest starszy. No dobra, otwieramy się jakieś wrota. Okej, chciałem... A, czyli chciałem zatrzymać tutaj te wszystkie potwory zamknięte w tych wszystkich... A, i dlatego tu jest wszystko pozabijane deskami, ponieważ tam są potwory. Okej, ale jednego nie potrafiłem zamknąć. I ten klucz, skeleton key, idzie do jego więzienia. Pokój 1092? Czuję go na ścianach, czyli on chodzi. Widzicie? To jest... Okej, czyli on rozwala ten... On rozwala tutaj cały ten hotel. Okej, czyli trzeba zamknąć tego potwora i po to jest ten skeleton key potrzebny, aby go zamknąć i żeby ten hotel nie już zawiedzany. I to jest właśnie problem, gdzie on jest. It's seeped into the hotel, but if you can get him to take his shape, he'll pull himself out of the hotel. I'm guessing we have to make him mad to do that? Ale czekajcie w ogóle, że to jest taki pokój, taki... It holds a key that will open every door in the hotel. O, tam jest jakaś skrzynia. W tej skrzyni jest klucz, który otwiera wszystkie drzwi w hotelu. Taki uniwersalny kluczyk to jest. Okej. Więc wezmę... Uważajcie. On chroni tą skrzynię. Okej, okay. No musicie uważać. Fajnie by było, jakby do dorsów dodali właśnie taki tryb fabularny. Okej, okay. Chyba nie można na to stanąć, bo jeżeli staniecie na to, no to wtedy was ten potwór złapie. Uważaj, uważaj. I ty z tym twoim goldem, którego już nie masz. No i zamienia go. Zamienił go, zjadł go! If you can get it to take shape, he'll be okay. Okej, okay, jeżeli zostanie cały czas w tej samej pozycji, to z nim będzie wszystko w porządku. No to dobrze wiedzieć. Ty uważaj, uważaj. Okej, okay, mamy tutaj tą skrzynkę i tutaj będzie ten kluczyk do wszystkich pokoi, do wszystkich pokoi w hotelu. Otwieraj tą skrzynkę. O nie! O nie, a to jest chyba Duke tak w ogóle. Wygląda jakby to był Duke, widzicie? Ale to nie jest Duke, to jest w ogóle ktoś inny. I zaczął ją gonić jak Sig. Uciekaj! Dobra, wsiadł w skrzynkę i pseudo Duke ją teraz goni. 94 pokój. Tu się wszystko rozwala tak jak nas Sig goni, widzicie? Gdzieś tutaj będzie... Musiała jeszcze kucnąć. Ej, ja tam widziałem jakąś rączkę, która popychała ten regał. Spójrzcie na to. Patrzcie, widzicie, jest rączka i zamyka drzwi za sobą. To akurat było spoko zrobione, bo to wyglądało, jakby to był jakiś potwór. O, i mamy na środku, widzicie? Czyli to jest ucieczka właśnie, tak naprawdę, przed Sigiem. 97 pokój, 98. No i tutaj już praktycznie mamy ostatnie pokoje. Tutaj powinny być teraz chyba też te rączki. Że cię goni. 91 tam był chyba? Okej, okay, leci. Cały czas leci. Co? A, bo ona go musi tam Okej, okay, zamykaj to! Zamykaj go, jest! Udało się zamknąć ostatniego potwora w dorsach, w tym hotelu, który powodował, że wszystkie inne postacie odżywały. Okej, dobra. Udało jej się. Wrzuciłam tam skrzynię i on po nią poleciał. Okej. Okay. To już jest koniec Oni odblokują jakieś drzwi. Oh my god! Drzwi się pojawiły. Figura! To nie jest figura, to jest ta druga figura. To jest mój kolega. Ale on zjadł Michaela. Powiedziałem mu, żeby strzegł tych wszystkich innych pokoju, albo raczej tego pokoju. Oh! Są i oni!
you send us home? Możesz nas wysłać do domu? Nie. Listen, it's the only thing we haven't tried. Bomby. Okay, do it. Okay, rozwalaj to. 3, 2, 1. Udało im się wyjść to. Jest, brawo. Brawo. Ogólnie. Jeszcze ma jedną sztabkę złota. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Dorsów w prawdziwym życiu podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, Desiu. I'm gonna go get some more.